Dzień dobry Państwu, Emilia Wierzbicki, witam ponownie po krótkiej przerwie. To jest oczywiście Dzień z Republiką, czyli cykl naszych popołudniowych rozmów. Czas już na mojego kolejnego gościa, a jest nim dr Krzysztof Kawęcki, politolog. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie, panie doktorze. Dzień dobry, również witam serdecznie. Zaczniemy od sprawy Radosława Sikorskiego, ponieważ odnoszę takie wrażenie, że czarne chmury nad nim zawisły. Wczoraj, w czwartek, holenderski dziennik informował o tym, że Radosław Sikorski otrzymuje rocznie 100 tysięcy euro ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich za doradztwo przy konferencji Sir Bani Yas, a dzisiaj znowu już belgijskie media piszą o korupcji w Parlamencie Europejskim i tutaj jako przykład podają Radosława Sikorskiego. Pytanie, czy ciąg dalszy tej sprawy nastąpi i czy uważa, że będzie to problem dla Radosława Sikorskiego? Ja myślę, że oczywiście jest to w jakiś sposób problem dla Radosława Sikorskiego, ale także to jest problem również dla Parlamentu Europejskiego. I to, czy ten dalszy ciąg nastąpi, to w dużym stopniu pewnie będzie zależało od woli wyjaśnienia tych wszystkich niejasnych, często korupcyjnych sytuacji, do których dopuszczają się politycy zasiadający w Parlamencie Europejskim. Jeśli chodzi o Radosława Sikorskiego, to przede wszystkim tutaj jest kilka oczywiście pytań, daleko idących, powiedziałbym, wątpliwości co do etycznego postępowania Radosława Sikorskiego. Po pierwsze, to jest kwestia, czy to jego zaangażowanie w to doradztwo, zasiadanie rady jednej z firm, która jest sponsorowana przez rząd Zjednoczonych Emiratów Arabskich, miało wpływ na jego podejmowane decyzje w Parlamencie Europejskim. Tak twierdzi holenderski dziennik. Tak twierdzi właśnie holenderski dziennik, między innymi mówiąc o tym, że sprzeciwiał się na przykład zakazowi dostaw broni dla właśnie między innymi tego kraju i Arabii Saudyjskiej. A więc to byłby pierwszy aspekt, który naprawdę wymagałby wyjaśnienia. Po drugie, no jednak istnieją w Parlamencie Europejskim takie nieformalne grupy przyjaźni z określonymi państwami, które de facto są, powiedziałbym, takim kanałem lobbystycznym, który właśnie preferują określone państwa. Radosław Sikorski należał do grupy przyjaźni Zjednoczonych Emiratów Arabskich. A więc jest to jeszcze oczywiście, zresztą nie tylko on, to jest szersze to zagadnienie, bo jak mówiłem, to dotyczy również Parlamentu Europejskiego. To są grupy nieformalne, ale do różnych grup przyjaźni z różnymi państwami, no często tutaj państwami arabskimi, należeli politycy, ministrowie zagraniczni, byli czy też obecni, czy też eksperci, wpływowi w ogóle politycy z różnych krajów, między innymi Izraela, Turcji, Indii i wielu innych krajów, więc to jak gdyby jest kwestia też wyjaśnienia przez Parlament Europejski tych naprawdę niejasnych zupełnie kwestii. Zatem mamy do czynienia, jeśli chodzi o Parlament Europejski, z wyraźnymi działaniami korupcyjnymi, a także z takimi mechanizmami, które są niejasne i które, no powiedziałbym, no stwarzają, że tak powiem, pokusy pewnych właśnie działań korupcyjnych. No i wreszcie trzecia kwestia, chyba nie ulega tutaj wątpliwości, że Radosław Sikorski powinien poinformować o tym właśnie, że z tytułu właśnie tego doradzania, czy też i zasiadania w Radzie z jednej właśnie z tych firm, które są sponsorowane przez rząd Zjednoczonych Emiratów Arabskich, a także powinien poinformować o tych swoich podróżach, które były przecież finansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych tego kraju. No i takie mechanizmy powinny być obowiązujące. Jeśli nawet tego nie wymaga, że tak powiem, jakieś regulacje Parlamentu Europejskiego, to zdecydowanie takie postępowanie należy uznać za, no jak mówiłem, delikatnie mówiąc, nieetyczne. No i tak to niestety wygląda. Także tutaj też jest pewnie rola Parlamentu Europejskiego do wyjaśnienia różnych właśnie kwestii politycznych. To do czynienia mamy z bardzo wpływowym politykiem opozycji w naszym kraju, czyli Radosławem Sikorskim, zresztą osobą naprawdę bardzo znaczącą także na arenie międzynarodowej. Chociażby zapraszany jest na posiedzenia przecież bardzo wpływowego klubu Bilderberg między innymi. To również dotyczy to polityków innych krajów.
pan ocenia to właśnie w taki sposób delikatny, a holenderskie media już takie delikatne nie są. To kolejny skandal w Brukseli, ocenia popularny program publicystyczny holenderskiej telewizji publicznej. Także szef holenderskiego działu organizacji walczącej z korupcją twierdzi, że jest szokowany rewelacjami dotyczącymi Sikorskiego. Myślałem też, że osiągnięto dno, dodaje Holender. No pewnie, jeśli, że tak powiem, rzeczywiście te dochodzenia, nie tylko prowadzone przez prokuraturę, na przykład właśnie belgijską, ale również ujawniane fakty przez dziennikarzy i bardzo dobrze przez niezależne media będą miały miejsce, to jest jak gdyby, no, daje nadzieję, że te kwestie dotyczące właśnie, no, działań korupcyjnych w Unii Europejskiej, bo to chyba nie chodzi tylko o Parlament Europejski, zostaną w jakiś sposób wyjaśnione, chociaż ja jestem trochę sceptyczny co do, że tak powiem, no, możliwości uzyskania pełnego obrazu, pełnej prawdy, ale może się mylę, bym się mylił. Na pewno te procedury, o których mówiliśmy, korupcyjne, to nie są tylko dotyczące tych kilku osób, o których mówiliśmy na samym początku, prawda, wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego, czy innych polityków, przede wszystkim związanych z frakcją socjalistyczną, ale okazuje się, że jest to cały daleko idący proceder korupcyjny, no, który podważa wiarygodność, oczywiście, jeśli w ogóle można mówić o wiarygodności, nie tylko Parlamentu Europejskiego, ale także szerzej Unii Europejskiej. To teraz porozmawiamy trochę na temat tego naszego polskiego politycznego podwórka i tego, co dzieje się zarówno w opozycji, jak i w Zjednoczonej Prawicy. Może zacznijmy od opozycji i pytanie, czy ten serial zatytułowany "W jaki sposób opozycja pójdzie do wyborów" się w końcu zakończy, czy będzie ta wspólna lista, czy nie. Też poprosiłabym o komentarz właśnie w sprawie tego nowego porozumienia, listy wspólnych spraw, którą utworzył Szymon Hołownia wraz z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Tutaj mamy jakieś chyba pewnego rodzaju porozumienie. Z drugiej strony w kontrze do Platformy Obywatelskiej i Donalda Tuska. Myślę, że tak. Ja podzielam absolutnie tutaj uwagę pani redaktor, że jest to przede wszystkim porozumienie w kontrze, a zatem do Koalicji Obywatelskiej, do Platformy Obywatelskiej, a zatem jest to jeszcze pewien jakiś element, być może, gry ze strony, no, i ugrupowania Szymona Hołowni, Polskiego Stronnictwa Ludowego, ale przede wszystkim chyba Polski 2050. I tutaj mamy jakieś porozumienie dotyczące wspólnych spraw. To nie jest jeszcze tak porozumienie dotyczące jakiejś wspólnej listy, o ile wiem. Także to jest jeszcze pewnie dość daleko do takich pewnie ustaleń i wszystko jeszcze może się wydarzyć. No, ten serial jest też taki, powiedziałbym, w miarę żenujący i trochę taki dziwny. No, nawet jeśli mówimy o tym porozumieniu PSL, ruch Szymona Hołowni, to jest oczywiście porozumienie zupełnie negatywne w sensie programowym, tylko mające na celu, no, zapewnienie jakiejś lepszej pozycji przetargowej pewnie dla Szymona Hołowni i stworzenie możliwości, czy pewności wręcz w tym przypadku przekroczenia progu wyborczego przez Polskie Stronnictwo Ludowe, a więc jest to, no, porozumienie i niespójne programowo, i takie dość egzotyczne. Wydaje się, że jednak ta wspólna lista opozycji jest nadal mało prawdopodobna, no ale to już wiemy od kilku miesięcy, że chyba do tej wspólnej listy nie powstanie, chociaż, powiem tak, te działania opozycji są często takie doraźne, często, no, jak gdyby dyktowane różnymi rozwiązaniami właśnie, no właśnie doraźnymi, że wszystko jest oczywiście możliwe. A czy uważa pan, że Platforma Obywatelska będzie wchłaniać, zachęcać posłów z ugrupowania Polski 2050 do przejścia w ich szeregi? No, mam na myśli oczywiście odejście Hanny Gill-Piątek w tym tygodniu z Polski 2050 i, no, jeszcze nie potwierdzone, ale być może plany przejścia do Platformy. Ja myślę, że już chyba osobiście Donald Tusk zrobił wiele, żeby przekonać do wspólnej listy i okazuje się, że jego działania nie przyniosły określonych rezultatów, a więc można myśleć o porażce Donalda Tuska
jeśli chodzi o tę strategię wspólnej listy. No i dalsze jak gdyby nakłanianie, jakieś takie publiczne i tak dalej, no to chyba już była taka inflacja różnych, że tak powiem, próśb ze strony Donalda Tuska, więc nie sądzę. Być może jakieś tam gdzieś się toczą bardziej, powiedziałbym, zakulisowe rozmowy w tym kierunku, no ale wydaje się, że chyba tutaj sprawa jest przesądzona wspólnej listy. Na wspólnej liście nie będzie ani Platformy Obywatelskiej, ani właśnie Polskie 2050, gdyż doskonale Szymon Hołownia zdaje sobie sprawę, że i tak bardzo wiele stracił jednak, jeśli chodzi o elektorat, na rzecz Platformy Obywatelskiej. Natomiast no, tutaj być może stałby się taką przystawką, którą Platforma zapewne chętnie, nie wiem czy ze smakiem, ale chętnie by skonsumowała. Panie doktorze, ale czy na wspólnej liście Zjednoczonej Prawicy znajdzie się Solidarna Polska? Bo tutaj te zgrzyty obserwowaliśmy w ostatnim czasie. Teraz także wspólne głosowanie za odrzuceniem poprawek senackich, no ale z drugiej strony apel ministra Ziobry, żeby prezydent zawetował ustawę o Sądzie Najwyższym. Ja myślę, że wspólna lista Zjednoczonej Prawicy powstanie, to znaczy ten układ, który w tej chwili jest, i Solidarna Polska będzie wraz z Prawem i Sprawiedliwością otworzyła ten obóz polityczny. Nie sądzę, żeby coś się mogło wydarzyć, jakiś inny scenariusz, dlatego że on byłby niekorzystny i dla Prawa i Sprawiedliwości, i dla Solidarnej Polski, mimo oczywiście daleko idących dysproporcji, chodzi o poparcie sondażowe, ale tutaj o coś więcej, o zachowanie pewnej jedności, które jest pewnym sygnałem dla wyborców. Ta wspólna jedność daje jeszcze szansę naprawdę zwycięstwa, i to takiego w granicach 40%. Natomiast oczywiście dekompozycja, no to już jest oczywiście spadek. Nawet jeśli oczywiście Solidarna Polska by zanotowała, gdyby samodzielnie szła, czy w jakimś, nie wiem, jakimś innym porozumieniu, jakieś wsparcie, to pewnie ono by było, no nie, wydaje mi się, że dalekie od tego 5-procentowego wymaganego progu wyborczego. A więc Solidarna Polska zapewne nie znalazłaby się w parlamencie. Natomiast Prawo i Sprawiedliwość pewnie utrzymałoby duże poparcie, ale już na przykład w granicach 35-33%, a zatem to jest no, daleko mniej niż te 40%. Także myślę, że tak, chociaż oczywiście powiem, że no oczywiście jeśli chodzi o odrzucanie poprawek Senatu, to tutaj niespodzianek nie ma, że Solidarna Polska tak głosowała. Natomiast no tutaj oczywiście to wystąpienie ministra Ziobro tutaj do prezydenta, no to jest dość daleko idący krok. No troszeczkę dla mnie on jest pewnym zaskoczeniem, mimo oczywiście, że wiemy jakie jest stanowisko Solidarnej Polski, ale wydawało mi się, że aż tak zdecydowanego działania Solidarna Polska nie podejmie. Tym niemniej oczywiście nie sądzę, żeby to miało wpływ na brak spójności czy niemożliwość pójścia razem do wyborów. Bardzo dziękuję panu za rozmowę. To był dr Krzysztof Kawęcki, politolog. Raz jeszcze dziękuję za ten komentarz. A już za chwilę kolejny gość, pan Mariusz Gosek, poseł Solidarna Polska. I oczywiście porozmawiamy na temat bieżących tematów politycznych, nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym, sprawie Radosława Ksikorskiego, Krajowym Planie Odbudowy. To wszystko już za chwilę. Do zobaczenia.